Dobrze, więc witam wszystkich bardzo serdecznie na analizie mojej pierwszej partii z Teplic. Tutaj bierzcie pod uwagę, że byłem po 20-godzinnej podróży, a więc no tak myślę, że to się równa minus 300 na rankingu. Tak mi się wydaje mniej więcej. Tutaj w pierwszej rundzie grałem z zawodnikiem tam 1900 chyba 7 elo, także nie jakiś wysoko notowany, ale też nie taki kompletny leszcz. Ok, więc tutaj zaczęło się D4, F5, no to tutaj nie mogłem się powstrzymać, żeby nie zagrać mojego ulubionego gambitu, czyli E4. Przeciwnik tego pioneczka sobie tutaj przygarnął, no to ja skoczek C3, rozwijam się, wiadomo, żeby tego pioneczka odbić. Przeciwnik skoczek F6, ja goniec G5 i przeciwnik zdecydował się zagrać G6, co wydaje mi się nie być tak dobrą opcją. Generalnie w tej pozycji czarny ma dwie takie główne opcje. Pierwsza to jest skoczek C6, a druga to jest pionek C6. Generalnie po pionek C6 czarny oczywiście chce sobie zagrać D5 i tego pionka murować i to chyba jest taka najbardziej złośliwa opcja. Ja tutaj zazwyczaj grałem dama D2, roszada i F3. Taką ofiarę pionka, no i po prostu grałem bez pionka, ale przeciwne roszady, dosyć dużo aktywności, pozycja się tutaj naprawdę całkiem fajnie kręci. Natomiast po skoczek C6 to tutaj akcja przebiega mniej więcej w ten sposób. Ja tu zazwyczaj grałem H4, przeciwnik jakieś tutaj G6, goniec G7, no i też całkiem interesująco. Tutaj mi się zawsze tego typu pozycje podobały. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, żeby ten gambit grać, to przede wszystkim ważną rzecz tutaj trzeba wiedzieć, ponieważ zdarza się, że ludzie grają D5. Natomiast D5 jest tutaj bardzo głupim ruchem, ponieważ ja po prostu sobie wybiję, zagram hetman H5, zgarnę na D5 pionka, no i wtedy przeciwnikowi podwisa po prostu wszystko. Także ta pozycja jest dosyć przyjemna dla białego. No dobrze, w partii czarny zdecydował się G6, ja tutaj byłem w bardzo bojowym nastroju, chciałem jak najszybciej tą partię skończyć, żeby móc iść odsypiać, dlatego zdecydowałem się zagrać H4 z oczywistym planem H5. No to przeciwnik tutaj D6, żeby gońca rozwinąć, na co ja zagrałem goniec E2. Natomiast tak naprawdę goniec E2 było bardzo pasywnym podejściem, no ja nie powinienem był tego robić. Trzeba tutaj, zdaje się, że trzeba było po prostu pójść zgodnie z planem. Tutaj po jakimś ewentualnym wybiciu, no to może nawet wieża bije H5. Tego typu pozycje całkiem interesujące są, za jakość dosyć dużo się tutaj dzieje. Natomiast no tutaj przeciwnik raczej wybić pionkiem to by nie chciał, no raczej skoczkiem by powinien wybijać, on to tutaj oczywiście bym zgarnął. W sumie też koń E4 jest ciekawa opcja, no tutaj całe mnóstwo ciekawych opcji. Właściwie jedyne co mnie tutaj martwiło to goniec G4. Że tutaj przeciwnik gońcem wjedzie, no ale prawda jest taka, że nawet od biedy to goniec E2 mógłbym zagrać. Jeżeli mi tutaj wybije, to odbiję hetmanem, zrobię długą roszadę, no i w ten sposób po problemie. Oczywiście przeciwnik by tutaj pioneczka zgarnąć nie mógł, no bo teraz G4, tutaj okazuje się, że wchodzi i ten goniec nie ma miejsca. Oczywiście ten przeciwnik z pewnością by tak nie zagrał, ale to jest motyw, który warto znać. Często on się przydaje w tych strukturach, gdzie tam przeciwne roszady gramy. Dlatego też wydaje mi się, że H5 było tutaj takie najbardziej energiczne i w ten sposób do tematu tutaj trzeba było podejść, trzeba było po prostu najzwyczajniej w świecie dalej atakować. Ja zagrałem goniec E2, co jest po prostu pasywnym podejściem, no ale też trzeba przyznać, że przeciwnik się tutaj nie wykazał zbytnią pomysłowością, ponieważ zagrał H6, mocno osłabiając punkt G6. No to ja oczywiście sobie tutaj wybiłem na F6, odbiłem pioneczka, no to tutaj kompletnie nie mam na co narzekać. Oczywiście już jakieś H5 będzie wchodziło w grę, żeby tutaj białe pola bardzo mocno osłabić. Generalnie mi się mega tutaj podobało, że przeciwnik tak w sumie poniekąd z własnej woli sobie te białe pola osłabił, no bo ja tutaj mam białopolowego gońca, także to jest dla mnie najlepszy interes, żeby te białe pola były słabe. I przeciwnik właśnie chyba wyczuł, że tutaj na skrzydle królewskim nieprzyjemne dla niego rzeczy się będą działy, dlatego zdecydował się przejść do defensywy. No i zagrał goniec E6 z planem takim, że po D5 goniec F7.
Ja oczywiście kompletnie tutaj na nic nie narzekam. Teraz mam jeszcze przewagę w przestrzeni, pole e6 całkiem słabe. Kompletnie nie mam na co narzekać. Tutaj oczywiście zapakowałem h5, żeby jeszcze bardziej pozycję przeciwnika osłabić. Oczywiście no tu przeciwnik nie ma żadnych mądrych ruchów. W ten czy inny sposób zawsze te białe pola mu się tu osłabiają. On zagrał g5, no i od razu to wykorzystałem, cyk, wjeżdża goniec, bardzo aktywnie, goniec tutaj po białych polach naprawdę fenomenalnie działa. I teraz kluczowy moment nastąpił po hetman e7. Ponieważ przeciwnik chce mi tutaj życie utrudniać i ja przyznam szczerze, że tutaj tak bezmyślnie dosyć zagrałem, ponieważ co powinienem zrobić? Powinienem zadać sobie odpowiednie dwa odpowiednie pytania. Mianowicie, pierwsza kwestia, co chce przeciwnik? Przeciwnik chce zabrać tutaj skoczka, to oczywiście zauważyłem, natomiast jest jeszcze druga ekstremalnie ważna kwestia. Co się w pozycji zmieniło? I jestem pewien, że gdybym sobie zadał to pytanie, co się w pozycji zmieniło, no to zauważyłbym, że król z hetmanem są tutaj w jednej linii ustawione, co jest dla przeciwnika pewnym problemem. No i właśnie ja w partii zagrałem hetman e2, no co nie jest głupim ruchem, oczywiście przeciwnik tutaj na d5 zbić nie może, bo po goniec d5 wchodzi koń f6 z widełkami, tak, wykorzystując tu związanie hetmana. Także generalnie po hetman e2 nic tutaj nie tracę, ale było znacznie lepsze posunięcie. Była tutaj taka taktyczna obrona, wieża h3. Okazuje się teraz, że jak przeciwnik zgarnie na e4, to wieża e3 i zdobywamy hetmana oczywiście z wygraną pozycją. A mało tego, że jeżeli przeciwnik nie zgarnie tego skoczka, to my i tak wjedziemy tą wieżą na e3. Ponieważ ta wieża na E3 jest piekielnie aktywna i wtedy też oczywiście pojawiają się różne odskoki skoczka, różne tego typu taktyczne problemy. Także wieża H3 było tutaj fenomenalnym posunięciem i gdybym to zagrał, to zamiast wygrywać w te 60 posunięć, no przesadziłem, w 30 posunięć, to bym wygrał w 20 posunięć, jestem pewien. Tutaj ta wieża H3, no to kompletnie przeciwnika masakruje. Ja tak niespodziewanie, no nieczęsto zdarza się taka trasa dla wieży, a w tym przypadku rzeczywiście ta wieża byłaby bardzo, bardzo aktywna. No ja tutaj zagrałem hetman e2, przeciwnik się rozwinął, no to zrobiłem sobie roszadkę, to samo, no i teraz skoczek g3. Oczywiście jest tutaj stabilna przewaga białego. No biały tutaj nie ma na co narzekać, a przede wszystkim ten goniec f8. Ten goniec f8 to jest ostateczny dramat. Przeciwnik tak de facto gra tutaj bez figury. Ten goniec, no to tak jakby go nie było. A jest tu oczywiście bardzo słabe pole f5, a więc będę zainteresowany tym, żeby sobie skoczka tutaj na f5 wstawić. Ten skoczek będzie bardzo, bardzo aktywny. Bardzo, bardzo aktywny. Będzie on przeciwnikowi mocno życie utrudniał. Przeciwnik król b8, zszedł sobie ze związania, żeby ten skoczek mógł działać, no to ja wybiłem jeszcze na d7, oczywiście mój zamysł tutaj był taki, że pozycja jest dosyć zamknięta, te gońce przeciwnika są dosyć zamknięte, a ja mam świetne placówki dla skoczka, także te moje skoczki powinny sobie tu znacznie lepiej poradzić. Zagrałem skoczek e2, żeby dokończyć rozwój, przeciwnik c6. Ja się tu zdecydowałem zagrać c4, natomiast wydaje mi się, że to nie było potrzebne. Tutaj bez problemu można sobie skoczkiem obronić, ponieważ jak zagrałem c4, to jednak ten pionek na c4 jest niebroniony, jest to pewien punkt zaczepienia, także bym tutaj trochę życie przeciwnika ułatwił, a oczywiście nie bardzo chcemy życie przeciwnika ułatwiać. No ale c4 jest wystarczająco dobry. No przeciwnik tutaj oczywiście stara się zaktywizować, to ja sobie skoczka wprowadziłem, wieża c5, no to sobie umocniłem tutaj skoczka. Generalnie rzecz biorąc absolutnie nie mam na co narzekać. b5, wiadomo przeciwnik chce b4, no to ja tutaj wieża d4. Wieża d4 było bardzo dobrym profilaktycznym ruchem, żeby w razie co przeciwnik mi tutaj na czwartą linię nie wpadał, bo w ten sposób mógłby mi życie utrudniać. Przeciwnik a5 i tutaj już właśnie z tego a5 się ucieszyłem, ponieważ po a5 to wiedziałem, że prędzej czy później pionek b5 będzie mój. Tutaj jest trudna sytuacja, ale przeciwnik powinien po prostu stać w miejscu.
Tu przeciwnik nic nie jest w stanie zrobić. Jak tylko będzie próbował się w jakikolwiek sposób zaktywizować, no to u przeciwnika pojawią się jakieś słabości, które ja momentalnie będę w stanie wykorzystać. Więc to jest taka pozycja, gdzie powinien się po prostu zaprzeć, stać w miejscu, no i generalnie liczyć, że nie uda mi się go przebić. No najpewniej i tak by mi się udało, ale w ten sposób przyspieszył po prostu swój koniec. Oczywiście pojawia się groźba B4, no ale to łatwo jestem w stanie sobie z nią poradzić. No i przeciwnik goni C8. Przeciwnik stara się tutaj aktywizować. No to ja sobie królem odszedłem, żeby ten skoczek tu nie był związany. Przeciwnik goniec D7, no to wieża teraz wjeżdża do akcji. Przeciwnik się tutaj trochę ucieszył, zdecydował się wybić na F5. Natomiast tutaj to jest taka pozycja, że i tak źle, i tak niedobrze. Tu niezależnie co przeciwnik by zrobił, to byłoby po prostu bardzo kiepsko. Natomiast jak wybił na F5, to jest jeszcze gorzej, ponieważ teraz te białe pola są tutaj piekielnie słabe. Już jestem gotów na przykład, żeby wieżą na E6 wjechać. W partii było król C8, no to tutaj wjechałem wieżą na E8, król D7, no to wieża B8, wiadomo, na pioneczka. Przeciwnik goniec G7, no to ja, żeby tak jeszcze dopiec przeciwnikowi, wieża B7, szach, po czym przeciwnik zdecydował się poddać. Tutaj jeżeli zagrałby wieża C7, to planowałem po prostu zgarnąć wtedy na B5 i jeszcze pionek A5 wtedy by podwisał, także generalnie rzecz biorąc pozamiatany. No ten goniec na G7 to nawet moglibyśmy tam pionka ustawić i wyszłoby na to samo. Także ten goniec to był jeden wielki dramat przeciwnika. Więc zobaczcie, wszystko zaczęło się od tego H6. Przez to, że przeciwnik zagrał tutaj H6, osłabił sobie punkt G6, a więc bardzo, bardzo, bardzo mocno sobie białe pola osłabił, no i potem już praktycznie jego figury nie istniały w tej partii. Więc widzicie, że zawsze nad każdym ruchem pionka trzeba się dobrze zastanowić, bo jak pionka ruszymy do przodu, to ten pionek nigdy nie zostanie cofnięty, więc to jest decyzja wiążąca do końca partii. I tutaj przez to, że przeciwnik sobie narobił słabości już w debiucie, no to potem przez te słabości cierpiał do samego końca partii, no i skończyło się to dla niego bardzo nieciekawie. Także porada na przyszłość: unikajmy niepotrzebnych osłabień. A jeżeli nie musimy jakiejś słabości wytwarzać, jeżeli to nie jest jakieś wymuszone lub nie zyskujemy czegoś w zamian, to lepiej tych słabości unikać. Tutaj jest to dobry przykład, jak przeciwnik długo musiał za te słabości cierpieć. Dobrze, więc jeżeli podobało Ci się to nagranie, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał, aby dostać powiadomienie o kolejnych nagraniach. Także dzięki za uwagę, na razie, cześć!